Miłosz Jabłoński, Stowarzyszenie Koliber. Panie pośle, przysłuchuję się tym dyskusjom, które pan toczy z moimi kolegami. Przyznam, że mi jako wolnościowcowi bardzo ciężko słuchać tego, co pan mówi. Byłem partia, która zrabowała miliardy złotych z OFE, która zleciła wtargnięcie do redakcji Niezależnego Tygodnika Wprost. Partia, która rozkręciła mnóstwo afer, podnosiła podatki. Teraz ma czelność moralizować Polaków i uczyć ich, czym jest wolność. I panie pośle, miałem do pana przygotowane inne pytanie, ale widzę, że jest pan średnio poważnym człowiekiem i wrócę do podstaw. Spytam po prostu pana, czym według pana jest wolność? Jaka jest według pana definicja wolności? I według Platformy Obywatelskiej, jaka jest definicja wolności? Wolność w rozumieniu prawnym jest naturalnym pojęciem. Według, są to granice między tym, co nakazuje, a zakazuje prawo, a wolnością innych ludzi. Więc to jest banalne i myślę, że pan się tego już nauczył kiedyś. Jeżeli pan chce mówić o mojej powadze, to wolał, żeby pan się zajmował swoją powagą i mnie nie próbował obrażać, bo chyba nie po to się tutaj spotkaliśmy. Ja pana nie obraziłem, za to pan zadrwił z naszych widzów, których jest kilkaset tysięcy, i zadrwił ze wszystkich obecnych w studiu. Dziękuję bardzo. To może mamy różne standardy grzeczności. Zaglądam.